Pan Bóg nam daje takie łaski, żebyśmy się tak modlili, w jakim stanie jesteśmy. Chodzi mi tak naprawdę o powołanie, mówiąc stan. Czyli mnich się ma modlić jak mnich, zakonnik jak zakonnik, ksiądz jak ksiądz, a osoba świecka jak osoba świecka. My mamy więcej czasu, a jeszcze więcej mają zakonnicy. Na ci w ogóle zakonnicy z takich zakonów kontemplacyjnych to w ogóle tylko do modlitwy są stworzeni, więc jest bardzo ważne, żebyśmy to umieli rozgraniczyć. Pamiętam, że na psychologii w seminarium uczyliśmy się, bo jest taki przedmiot psychologia religii i tam się uczyliśmy właśnie o tym, że modlitwa może być ucieczką, że wiele osób ucieka przed rzeczywistością, trudną rzeczywistością życia właśnie do kościoła i się modli i robi z siebie zakonnicę albo zakonnika. Człowiek nie dba o to życie, bo go przerasta tam to życie, a to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Modlitwa ma być siłą do tego, żeby no właśnie znieść to życie, jakoś sobie to życie naprawić, a nie do tego, żeby uciekać. Modlitwa, moi drodzy, nie jest ucieczką. To myślę, że jest ważny punkt, żeby sobie to odnotować. Modlitwa nie ma być ucieczką. Ma być spotkaniem z Bogiem, ma być szukaniem Jego woli, ma być czymś takim, co nas napełnia Jego mocą. Po to, żebyśmy umieli mądrze, dobrze, pięknie żyć. Ja tu sobie odnotowałem, może być trudno z odczytaniem, znaczy ja mogę mieć tę trudność, bo zawsze jak notuję, to potem nie mogę rozczytać. Taki mam charakter pisma. Nie wiem, czy macie taki problem jak ja, ale ja tak mam. Zawsze jak notowałem w seminarium czy na Politechnice, no to potem musiałem pożyczać notatki. Nigdy się nie mogę rozczytać. Tragedia. No ale takie moje życie. Charakter lekarski ponoć. Natomiast napisałem sobie tak, że modlitwa jest walką. Wiecie, ja nie chcę wam mówić takiej teologii wielkiej i właśnie takiego wykładu teologicznego, tylko będę wam mówił to, czym sam żyję. Bo no, nie chcę być jakimś takim hipokrytą. To, co przeżywam na modlitwie, a modlę się od wielu, wielu lat, o tym będę wam mówił i moje spostrzeżenia. Za tydzień sobie powiemy bardziej tak właśnie teologicznie, powiem o medytacji, kontemplacji, później być może powiem sobie właśnie o mszy świętej, która jest szczytem chrześcijańskiej liturgii, jest to spotkanie takie rytualne z Bogiem, ale to później. Natomiast dzisiaj powiemy parę innych punktów. Właśnie ten pierwszy czy drugi już punkt to, że modlitwa jest walką. Nie jest tak, moi drodzy, że na modlitwie zawsze powinniśmy się dobrze czuć. Niestety czasami tak ludzie mają, że mówią, proszę księdza, no dzisiaj to nie ma takiego samopoczucia, nie będę się modlił, nie chce mi się, no nie czuję tego, źle się w ogóle czuję, to nie będę się modliła albo nie modlił. To jest złe podejście. To jest, moi drodzy, bardzo złe podejście. W ogóle uważam, że modlitwę powinno się traktować jako obowiązek, nawet codzienny obowiązek i nawet jak się nam nie chce, źle się czujemy, tym bardziej powinniśmy się modlić, ponieważ jak człowiek się nie pomodli, to coś traci. Jest taka historia w Piśmie Świętym opisana, jak Pan Jezus wraca do swojego rodzinnego Nazaretu i nie wiem, czy pamiętacie, ale Go wtedy tam nie przyjęli. No bo powątpiewali o Nim. Czy to nie jest Jezus, Syn Maryi, Syn Józefa, czy Jego bracia tutaj nie chodzą, czy my Go nie znamy, czy myśmy się z Nim nie wychowali i powątpiewali o Nim. I kto, moi drodzy, stracił na tym wszystkim? Czy Pan Jezus stracił? Czy tamci ludzie z Nazaretu? Tamci ludzie z Nazaretu nie zostali pobłogosławieni przez Jezusa. Tam jest tak napisane, że w Piśmie Świętym, że nie mógł wiele cudów dokonać, bo właśnie w Niego wątpili. Właśnie w Niego wątpili. Dlatego, moi drodzy, jeśli się nie pomodlisz, jeśli nie przyjdziesz w niedzielę na Eucharystię, czy w ogóle ominiesz Eucharystę, bo modlitwę, to stracisz. Ja w ogóle jestem takiego zdania, żeby w taki sposób mówić właśnie o niebyciu na mszy świętej, czy o niebyciu na modlitwie, jako o stracie. No Kościół tak zawsze straszy piekłem, czy grzechem. Na przykład jak ktoś nie przyjdzie na niedzielną mszę świętą, to Kościół mówi, że to jest grzech ciężki. Tak, jest to grzech ciężki, ale ja wolę mówić, że jest to strata. Strata, której naprawdę nie da się odrobić. Straciłeś jakąś łaskę Pana Boga. Pan Bóg miał coś dla ciebie przygotowane, nie przyszedłeś, bo ci nie chciał, bo nie zawalczyłeś ze sobą, no i coś straciłeś. Co? Dowiesz się w niebie. Dowiesz się być może w niebie. Więc moi drodzy, zapamiętajcie, że modlitwa jest walką. Najczęściej jest tak, że jednak na modlitwie się po prostu nie chce. Modlić po prostu. Czasami jest tak, że jest pięknie, że jest fajna atmosfera, że mamy piękną scholę,
która pięknie tutaj przygrywa i jest tak fajnie, światło zgaszone, prawda, tak romantycznie. I jeszcze no, nawet czuć doświadczenie, mam takie Ducha Świętego, które przychodzi, taki pokój Bogi nas zalewa. I to jest piękne i ważne i potrzebne. I są takie momenty w naszym życiu, ale zaufajcie mi, to są momenty w naszym życiu. To jest łaska Boża, że tak jest, ale zasadniczo modlitwa jest walką. Nie wiem, czy tak macie w domu. Jak się modlicie, to nagle przychodzi jakieś takie znużenie. Nagle się chce wam spać, ziewać się wam chce. Macie tak? Bo ja tak mam no bardzo często. Dlaczego? Bo to jest walka. Jakieś zło ciebie atakuje. A kończę się modlić i nagle po prostu mi się spać już nie chce. A kiedy się modlę, to spać mi się po prostu chce. Jakaś diabelska walka, wiecie. Zły duch przychodzi i po prostu walczy o twoją i moją modlitwę, bo ona ma naprawdę niesamowitą moc. Ale naprawdę ta modlitwa w większości przypadków jest walką. Ja, moi drodzy, w większości przypadków na modlitwie nic nie czuję. Po prostu się modlę. Czasem jest to lepsza modlitwa, więcej skupienia, więcej jakiegoś takiego namaszczenia, a czasami jest to po prostu takie, wiecie, w biegu, w pośpiechu, bo wiem, że muszę to zrobić, a mam jakieś inne obowiązki. Natomiast w mojej ocenie prywatnej w większości czasu, które spędziłem na modlitwę, to była walka. To nie było, jak wiecie, takie coś, że ja się 5 metrów unosiłem nad ziemią. To było coś zwykłego, zwykły obowiązek, trud, skupienie na Słowie Bożym, na różańcu skupienie, na koronce, którą odmawiam, czy po prostu czasem się modlę w językach, no to charyzmatyczna rzeczywistość, czasem po prostu siedzę z Panem Jezusem. Natomiast jest to bardzo często po prostu walka. Walka przede wszystkim o to, żeby ta modlitwa była, a potem ta walka jest na modlitwie. Jak masz tak, że się rozpływasz po prostu, jeśli pięknie i przyjemnie na modlitwie, bardzo dobrze. Dziękuję Panu Bogu za to. Ale pamiętaj, że przyjdą takie chwile, że będzie ci po prostu ciężko. Dlatego uważam, że powinieneś sobie zapisać jako obowiązek codzienną modlitwę i to dosyć długą modlitwę, albo kilka razy po kilkanaście minut, o, tak żeby się naprawdę kilka razy spotkać z Panem Bogiem. I co jest ważne na modlitwie? To jest ważne to, żeby Panu Bogu poświęcić taki czas w ciągu dnia, w którym jesteś w miarę wypoczęty. Bo tak na przykład dzisiaj, ja od godziny 7 jestem na nogach. No i najlepiej, gdybym się pomodlił rano właśnie, prawda? Bo jestem wypoczęty, wstaję, prawda? I można się pomodlić. A potem wieczorem jestem człowiek zmęczony. Po prostu jest zmęczony, mniej skupienia. To jest naturalne. Więc ważne też, żebyś sobie zadał pytanie, co Panu Bogu ofiarujesz z tego swojego dnia? Ten czas, który jest taki, taką, no właśnie, takie, przepraszam za słowo, ochłapy. Więc modlitwa jest walką, myślę, że macie takie doświadczenie, ale ja osobiście widzę owoce tej walki. Ja bardzo często widzę podczas modlitwy stawieniczej, kiedy mam taki tak zwany feedback, czyli ludzie mi mówią, proszę księdza, doświadczyłem czegoś. I wiecie, myślę, że warto, żebyście sobie to też zapisali gdzieś w pamięci, że modlitwa powinna przynosić owoce. Bo jeśli będzie w twoim życiu tak, żebyś się modlił przez całe życie i nie będziesz widział owoców, to potem powiesz, a to w ogóle nie działa. Tego Pana Boga to w ogóle nie ma. Więc modlitwa, prawdziwa modlitwa, ona coś przynosi. Naprawdę ona coś przynosi, coś zmienia. Jeśli nie zmienia nic twoja modlitwa w życiu twoim albo w życiu ludzi, za których się modlisz, no coś jest nie tak w tej modlitwie. Albo w twoim podejściu, albo może w intencji. No, to jest szeroki temat. Więc ona naprawdę powinna przynosić owoce. W twoim życiu powinna przynosić przemianę, że się nawracasz, zmieniasz, masz więcej pokoju, więcej zaufania do Pana Boga, chodzisz taki, wiecie, bardziej szczęśliwy. W życiu ludzi widzisz to, że jak się modlisz za nich, to jest spełniane po prostu, nie? Modli się o uzdrowienie, czy po prostu wstawia się za kimś, prawda? I ludzie tak mówią bardzo często. Często słyszę to, że modlą się za kogoś, proszę księdza, widziałem. Że Pan Bóg to uczyni, o co się modliłem. Jestem wdzięczny Panu Bogu, nie? I warto sobie takie rzeczy zapisywać i sprawdzać, czy moja modlitwa działa. Czy moja modlitwa działa, nie? Ma przede wszystkim modlitwa, która jest spotkaniem z Bogiem, przemieniać mnie. Spotkanie z Bogiem zawsze powinno przemieniać. Jeśli modlitwa nie przemienia nas przede wszystkim, to znaczy, że do spotkania z Bogiem nie do końca dochodzi, coś jest nie tak. Brak wiary, może jakieś grzechy, może jakieś inne rzeczy, które stoją na przeszkodzie.
To jest naprawdę głęboki temat i bardzo, bardzo taki indywidualny. To, co jest ważne, to, co sobie tutaj zanotowałem, to jest to, że zawsze, żeby była modlitwa taka owocna, trzeba zaprosić Ducha Świętego. Duch Święty, moi drodzy, prowadzi nas w modlitwie. Jeśli się nie umiemy modlić, jak mówi Słowo Boże, zaproś Ducha Świętego, On sam w Tobie się będzie modlił. Jasne, że to inaczej widać na modlitwach wstawniczych albo na modlitwie charyzmatycznej, ale w domu naprawdę też was będzie prowadził Duch Święty. Za kogo się pomodlić, będzie ci dawał natchnienia, prawda? Wiele razy miałem takie przykłady, że rzeczywiście Duch Święty prowadzi. Tak krótko zaproś Ducha Świętego przed modlitwą. Inaczej ona będzie płynęła. Skupienie to też jest ważne. Takie na modlitwie, nie? Żeby się skupić na tym, że z Bogiem się, że tak powiem, spotykasz. Powiedziałem przed chwileczką, że jest walką i że to doświadczenie Pana Boga raczej jest rzadsze, ale ono powinno być. Odkąd zacząłem się modlić porządnie, w seminarium, pamiętam, moi drodzy, że doświadczałem Pana Boga. I to jest coś takiego niesamowitego, co sprawia, że no na przykład warto być księdzem, warto być celibatariuszem, warto poświęcić życie dla Pana Boga, jeśli się doświadcza Pana Boga po prostu. To jest tak niesamowite doświadczenie, tak piękne, że warto poświęcić całe życie. Ja się modliłem też przed seminarium. To było takie bardziej klepanie. No tak się nauczyłem modlić, prawda? Ale potem to było troszeczkę inaczej już w seminarium. Jak się będziesz modlił i spotykał z Panem Bogiem, to będziesz doświadczał Pana Boga. Kiedyś mi mój taki święty ojciec duchowny powiedział taką ciekawe zdanie. Pamiętam do dzisiaj. Paweł, Boga się nie udowadnia, Boga się doświadcza. Boga się nie udowadnia i Boga się doświadcza. A doświadczasz się Boga gdzie? Na modlitwie. I nie na modlitwie pięciominutowej, nie modlitwie takiej, wiecie, prędkiej, takiej zagadanej, tylko musisz spędzać z Bogiem czas. Ze Słowem Bożym musisz otworzyć swoje serce, zaprosić Ducha Świętego. Nie bać się tego. Nie bać się tego doświadczenia. Zaprosić Duchu Święty, przyjdź i działaj. My tego nie jesteśmy uczeni. Uczeni jesteśmy modlitwy różańcowej, żeby się modlić na różańcu. Tak, koronką jesteśmy nauczeni modlić się. To są piękne modlitwy. Ale nie jesteśmy uczeni tego, żeby przyjmować od Pana Boga. Modlitwa jest spotkaniem, doświadczeniem Pana Boga. A to, że Bóg spełnia nasze prośby, nasze nawet marzenia spełnia, to też jest prawda. Wiele moich marzeń i próśb spełnił, ale jeszcze więcej nie. Natomiast spełniona modlitwa, jak mówi Słowo Boże, jest taka, w której sam Bóg się modli w nas. Jeśli moje słowa was trwają, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Jeśli moje słowa was trwają, czyli że będziecie się modlić moimi słowami, to co Duch Święty wam mówi. Jeśli będziecie prosić o to, co Duch Święty wam mówi, to się będzie spełniało. Więc dlatego warto, moi drodzy, porządnie się uczyć modlić. Mówię to, o czym doświadczyłem i właściwie ciągle doświadczam, bo ciągle doświadczam na przykład pokoju w sercu. Niesamowitego na adoracji. Czasami to jest chwila taka, niesamowita chwila, jak po mszy świętej dziękuję. Za mszę świętą zacząłem dziękować kilka lat temu. Wcześniej tego nie robiłem. Nie nauczyłem się tego. Jako ksiądz nigdy nie dziękowałem za Eucharystię. Dopiero kilka lat temu mój kolega, ksiądz egzorcysta, opowiedział mi historię ciekawą z egzorcyzmu. Egzorcyzmował osobę i tam się objawił jakiś ksiądz. Potępiony duch tego księdza mówi tak, że nigdy nie dziękował za Eucharystię. I też to był jeden z powodów, dla którego stracił wiarę. Więc zacząłem wtedy dziękować za Eucharystię. Każdym razem po mszy świętej chociaż 15 sekund uklęknę i dziękuję za przytą mszę świętą. Bo to jest największy cud. Zły duch robi wszystko, żebyśmy się sercem nie modlili. Naprawdę robi wszystko. Nawet podsuwa różne modlitewki jeszcze. Tak mówiła Teresa Święta Zawila, która była zmęczona takimi modlitewkami. Zły duch potrafi modlitewki podsunąć, żeby się tylko nie wejść w głąb. Bo ta modlitwa serce ma niesamowitą moc, ale o tym powiemy sobie już za tydzień, jak Pan Bóg da.